Szczęść Boże, witamy Państwa na tym briefingu prasowym w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Dzisiaj ze zrozumiałych względów bez fizycznej obecności dziennikarzy. Dzisiaj poznamy decyzję odnośnie beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. O ogłoszenie tej decyzji proszę metropolitę warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza. Szanowni Państwo, za chwilę przedstawię treść komunikatu, który wydałem z tej okazji takiej niezwykłej, ale chciałem wprowadzić w to paroma zdaniami. Kiedy w pierwszym tygodniu października minionego roku ustalaliśmy termin beatyfikacji ze Stolicą Apostolską, konkretnie z kardynałem Becciu, który został wyznaczony jako legat do tej beatyfikacji przez papieża Franciszka, nikomu nawet na myśl nie przyszło, że pół roku później będziemy w sytuacji świata i także sytuacji Polski, w której dzisiaj jesteśmy, w sytuacji pandemii, która jest szeroko rozpowszechniona w całym świecie i równocześnie zagraża życiu, zdrowiu ludzi, wielu narodów i krajów, także Polaków. Długo czekaliśmy z nadzieją, że do czerwca ta pandemia się uspokoi, może ustabilizuje, także będą możliwe uroczystości takiego typu jak beatyfikacja. Ważne, ale jednak w sumie nie przecież najważniejsze. I dlatego dzisiaj staję przed Wami, drodzy Państwo, żeby ogłosić decyzję o zawieszeniu terminu beatyfikacji, który to termin był wyznaczony na 7 czerwca i zawiesić go do zakończenia pandemii po to, żeby wrócić do tematu, wrócić do beatyfikacji wtedy, kiedy ona będzie możliwa. Powody zasadnicze są dwa. Jeden powód to jest zdrowie, życie ludzi, które jest naszym, troska o niego jest naszym obowiązkiem i w związku z tym jest niemożliwe dzisiaj zrobić beatyfikację. A drugi powód jest ten, że kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jest osobą wielką, znaną i ludzie mają prawo uczestniczyć w tej uroczystości licznie i to zarówno Polacy z wszystkich diecezji, jak i goście zagraniczni, Polacy mieszkający za granicą, co teraz nie byłoby możliwe. W związku z tym postanowiliśmy, że przełożymy tę beatyfikację na taki czas, kiedy ją będzie można zrobić w Warszawie w sposób godny, uroczysty, a równocześnie skromny, w tym znaczeniu skromny, ubogimi, skromnymi środkami, dlatego że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że idzie czas pandemii po pandemii, kiedy będziemy wszyscy oszczędzać i to także powinien być jakiś znak i symbol w tym, jak ta beatyfikacja uroczysta i piękna musi być zrobiona, będzie zrobiona w sposób taki, żeby była znakiem czasów. Ja powiedziałem gdzieś, że ksiądz prymas wiele razy miał w życiu swoim podgórkę, powtórzę to dzisiaj, i także w tej beatyfikacji ta sytuacja i ten kontekst, który się wydarzył, świadczy o tym, że te trudności nawet tu się pojawiły, ale cieszymy się i mamy nadzieję w tym, że beatyfikacja jest pewna, jest ogłoszona beatyfikacja przez papieża, ogłoszony jest błogosławiony, natomiast kwestia terminu jest ważna, ale musi ustąpić miejsca rzeczom jeszcze ważniejszym. Pozwolę sobie przeczytać treść komunikatu, bo myślę, że on w sposób bardzo czy bardziej precyzyjny sumuje i syntetyzuje to, co powiedziałem. Beatyfikacja prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Stolicy Apostolskiej, zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostaje ustalony i ogłoszony po ustaniu epidemii z wyprzedzeniem czasowym takim, żeby umożliwić odpowiednie przygotowanie bezpośrednie. Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości teraz. Na pierwszym miejscu musi być troska o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych o charakterze powszechnym
ale także ograniczyła działalność legatów papieskich, biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Z tego względu po ustaniu pandemii zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii. Zawieszony, ale nierozwiązany pozostaje komitet organizujący i przygotowujący beatyfikację. Wzorowa współpraca z władzami państwa i Warszawy w przygotowaniu tej beatyfikacji także będzie miała swoją kontynuację, za co już teraz bardzo serdecznie dziękuję. Treść komunikatu zostanie przekazana również Państwu do wszystkich redakcji w tej chwili. Przygotowaliśmy też możliwość zadawania pytań księdzu kardynałowi i one już spłynęły. Pierwsze pytanie, Tomasz Krzyżak, Rzeczpospolita. Jak będzie wyglądała organizacja skromniejszej uroczystości beatyfikacyjnej? Myślę, że w formie będzie wyglądała podobnie jak to, co już zrobiliśmy od października do początku pandemii. Kiedy mówię o skromnej, to myślę, że będziemy po prostu chcieć zrobić w Warszawie beatyfikację, w której będzie mogło uczestniczyć tylu ludzi, ilu się zgłosi. Natomiast będziemy oszczędnie szafować się wszystkimi środkami, które są potrzebne, żeby tych ludzi dobrze obsłużyć, ale nie będziemy tego robić w sposób wystawny, że jakbyśmy ignorowali to wszystko, co prawdopodobnie, czy z dużą pewnością, będzie udziałem nas wszystkich. Wszyscy będziemy musieli oszczędzać. Oszczędzać w rodzinach, oszczędzać w państwie, oszczędzać w samorządzie i pewnie także w kościele. Konsultowana ze Stolicą Apostolską, pytanie Anny, redaktor Anny Druś ze stacji 7. To znaczy tak samo można powiedzieć, jak była ustalana data, ponieważ ustalenie daty beatyfikacji należy do kongregacji świętych, ale równocześnie do sekretariatu stanu i tak jak ustaliliśmy w październiku tę datę na 7 czerwca, w ten sam sposób podejmując tę decyzję o zawieszeniu, zgłosiłem to do Stolicy Apostolskiej, uzyskałem akceptację ze zrozumieniem zupełnym, przecież sytuacja nie jest tylko polska, ale sytuacja jest światowa. Redaktor Tomasz Królak, Katolicka Agencja Informacyjna. Jak ksiądz kardynał osobiście odbiera przesunięcie terminu beatyfikacji? Nie ukrywam, że z pewnym żalem i smutkiem, dlatego że wszyscyśmy się nastawili i nastawiliśmy ludzi w Polsce i ludzi za granicą przez przygotowanie duchowe, do którego kontynuację absolutnie zachęcam. Natomiast dla mnie jest to tak oczywiste w sensie konieczności podjęcia takiej decyzji, innej decyzji po prostu w tej sytuacji nie mogło być i stąd ten mój smutek jakby znajduje uzasadnienie w tej obiektywnej, trudnej sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, a równocześnie nie wolno nam w żaden sposób z jednej strony ograniczać możliwości udziału ludziom, a z drugiej strony nie daj Boże narażać kogokolwiek na jakieś skutki tego zgromadzenia dużego, jakie by miało miejsce w Warszawie i będzie miało miejsce w Warszawie wtedy, kiedy czas taki po pandemii nadejdzie. Redaktor Tomasz Zielenkiewicz z Polskiego Radia. Czy termin jesienny byłby realny, termin beatyfikacji, czy przygotowania duchowe będą kontynuowane? Co do drugiej części pytania, oczywiście tak i bardzo o to proszę. My także będziemy i w katedrze, i wszędzie tam, gdzie to duchowe przygotowanie trwało, będziemy je kontynuowali. Bardzo proszę wszystkich i w szkołach, i w mediach, i w prasie katolickiej o to, żeby przybliżać osobę prymasa Wyszyńskiego, czyli kontynuować przygotowanie duchowe. Natomiast nie będę szafował żadną datą, ponieważ po prostu wszyscy jesteśmy w stanie niewiedzy na ten temat, jak długo to wszystko potrwa, czy to będzie ten rok, czy to będzie przyszły rok, czy to będzie nawet rok 2022. Też trzeba się z tym liczyć, gdyby ta pandemia, oby tak się nie stało, miała się przedłużyć.
Spływają wciąż pytania, ale one są już równo brzmiące z tymi, które już zostały nadane, natomiast pytania związane z innymi tematami tym razem podczas tego briefingu pomijamy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wirtualny udział Państwa w briefingu prasowym. Dziękujemy, szczęść Boże. Szczęść Boże.